Ok, przejdźmy do 21 zadania. Od razu Wam mówię, żebyście się nie zrażali wielkimi liczbami. To będzie raczej proste zadanie, jak znam świat. O, już widzę, że jest proste. Ok, tutaj. Zacznijmy od tego, co się rzuca Wam w oczy, mianowicie tych dużych tutaj liczb. A wiecie co? A ja zrobię jeszcze coś gorszego. Zróbmy sobie taki coś. Powiedzmy e do 57 plus pi do 34 plus pierwiastek 17 stopnia z 27 do 23 i to wszystko do potęgi zerowej. Czy Wy pamiętacie w ogóle, ile jest jakakolwiek liczba równa, jeżeli jest podniesiona do zerowej? No tak, jest równa 1. Ta liczba jest równa 1 przez 1. Cokolwiek bym tu nie wpisał, a potem podniósł do zerowej potęgi, to zawsze jest 1. Zwróćcie na to bardzo baczną uwagę, jest świetne zadanie. No i mamy 1, tak? Zatem rozwiążmy to zadanie. To, cokolwiek by to nie było, plus to, cokolwiek by to nie było, plus to, cokolwiek by to nie było, do potęgi zerowej, to jest 1, czyli 1 przez 1 do minus drugiej, to jest 1. Udowodnijmy to. Znaczy, nie wiem, czy tutaj jest sens udowadniać. 1 do minus drugiej, to jest to samo, co 1 do minus drugiej, a to jest to samo, co 1 do drugiej, a to jest to samo, co... A tutaj zapiszę 1. Tyle, koniec.